Proszę mój kluczowy kanał. Proszę, a nawet nalegam. Boję się tej ligi, nie będę kłamał. Pićko, pićko, pićko. Jakby jakaś część mnie chce powiedzieć, że nie będzie tak źle. Inna część mnie chce powiedzieć, że będzie absolutnie kurwa okropnie. I nie jestem pewien, która część ma rację w tym momencie. Jeszcze na chwilę to sobie przejrzę te. Jakie ja TM-ki mam? Cześć, Karkawitan. Wydaje mi się, że nic specjalnego nie miałem, ale zerknąć nie też szkodzi. Cześć, Sebastian, cześć, Samuraj, witam, witam. TM-y, TM-y, TM-y. Hyperthink Knight Slash. Jestem to upo jest bardzo miłą grą. Tak samo jak Pokémony Ultrasony w pewnej fazie. Patrz lewy górny róg ekranu. Knight Slasha chyba nikomu sensownemu nie mogłem dać. Dio może dostać, albo ma. Phoebus. Nie bardzo mi się to widzi. Tak, ale poczekaj, pieśniki nie zhold. Oktazuka jest słaba i niecelna. Speed bomb. Speed bomb może? Ho. Speed bomb byłby akceptowalny, tylko pytanie, czy. No właśnie, czy jest sens? Mogę dać zamiast Nidalarma teoretycznie. Jest lepszy per se. Jestem przed tym śmiesznym basażem w połowie i bawię się dużo lepiej niż było z Oirfulce. Też mi się wydaje ogólnie, że Apo jest dobrą grą, zwłaszcza jeżeli zignoruje się ten postacie. Bo nie powiem, że zignoruje się fabuły, ale sporą część postaci mam wrażenie, że trzeba zignorować, żeby tak naprawdę dobrze się bawić w Apo. czy ja chcę tego Seed Bomba, czy ja nie chcę tego Seed Bomba? Jakaś też mnie twierdzi, że chcę, bo jest lepsze. Z drugiej strony pytanie, czy nie chcę dać go komuś innemu. Bo kto jeszcze może się go nauczyć? Jeszcze raz. Jolteon może, ale nie chce. Cześć Sylwia. Blazed Ken może i pytanie, czy chce. Ostatnio miałeś Flaming Sacred Fire, Cross Chop, Rock Climb. Najchętniej bym się Rock Climb pozbył, ale niestety wszyscy doskonale wiemy, jak to działa. Jak zwane, jebać mnie. No to z kompendium to jest akurat trochę mem. Ja ogólnie nie lubię bardzo poziomów cudowności. W zasadzie musisz wydawać więcej kasy, dostajesz mniej expa, zarabiasz mniej, etc. Swoją drogą to jest też jeden z powodów, dla których uznałem, że pierdzielę to i nie przechodzę tego. Nie, znaczy nie przechodzę, nie robię setki w SNT5 Vendance. Bo z tego co widziałem, to sporo rzeczy jest dosłownie na zasadzie. Ej, dobra, słuchaj kolego. To teraz, jeżeli nie masz kupionego DLC, to przygotuj się na 50 godzin grindowania. Voltacol by był fajny opcją, gdyby Secret Fire miał więcej niż 5 pp. Nic ten Voltacla mogę dać temu, Dio. I nie ma nic, co mnie podtrzymuje przed tym. Poza tym, że... Znaczy jest jedna rzecz, która mnie podtrzymuje przed daniem Voltacla Dio. Fakt, że... Będzie sporo bywał zależnie z tego. Ale zaraz bomby wydaje się ok.
Mad Bomba i tak nie jest jakaś bardzo silna. Voltaker zdaje więcej niż Mad Bomba. Inaczej. Neutralny Voltaker zdaje więcej niż Super Effective Mad Bomba. O, to chciałem powiedzieć. Przedmuję po Swagger, tam jeszcze Swift Copy, Headlick, Firebunch, Blaze Kick. Chyba 90 akurasji. Będę narzekał na te 90 akurasji. To... Słucham? Znaczy ja wiem, że pan Blaziken jest od tego, od kopania, a nie od bicia, ale pomyślałbym, że będzie mógł się nauczyć Fire Puncha. Bugbite. Tylko Gardę właśnie może nauczyć tak średnio. Dako Meteora chyba nikt się bardzo nie mógł nauczyć. Nope. Aerox Slide, mój ulubiony typ ataku. Albo Dio. Muszę zobaczyć, czy Cetel ma w ogóle odpowiedni atak do używania tego. Bo nie... Zawsze mam w głowie jakąś taką myśl, że Sceptile ma wyższy special attack niż atak, a pomimo tego się uczy głównie fizycznych. I mnie to trochę irytuje. I to by się zgadzało z tym, co widzę. Dobra. Chodźmy do ścieżki Wiktorii. Jakby ktoś chciał mocno kwestionować to, co jest obecnie napisane w lewym górnym rogu ekranu, przychodziłem sobie Pokémony ucasane. I byłem bardzo, ale to bardzo intensywnie zmemowany przez tego, przez Lutanek Rozma. Ja nic nie mam, ale że ja tutaj naspierdaj. Nawet nie mam sensowniej bić Blaziken'em. I nie jestem pewien, czy mamy jakiego sensownie bić innymi Pokémonami. Zależnie od jej movesetu mam albo nie mam. Ale ja to co jest okej akurat. Każdowo kracująca całą drużynę. Znaczy, moją strategią było revive'owanie, aż skończą się Power Gemy. Power Gemy? Poczekajcie, ona co ma? Photon Geyser? Shoe Strike? Power Gem? I co było ostatnie? Dragon Pulse. Teraz się skończą Dragon Pulse i Power Gemy. Jak na to już nie miała PP-ków, to przerzuciłem się na bicie tym incynerorem, bo inaczej dosłownie wszystko było u mnie one-tapowane. Więc uznałem, że to absolutnie nie ma sensu. A byłem ładnych parę poziomów wyżej niż Necrozma. Więc to tym bardziej mem. Żeby nie było doskonale, zdaję sobie sprawę, z czego to wynika, tak? Nawet nie będę mówił, że to jest coś, co mnie jakoś specjalnie dziwi, ale i takie stresujące. Cross-topic bez... No, ale dzięki temu mogę praktycznie powiedzieć, że między generacjami pierwszą i ósmą przeszedłem przynajmniej po jednej grze z każdej generacji. Oczywiście wiadomo, nie robiłem postgame'u jeszcze w tym w siódmej genie, zresztą w szóstej genie też nie robiłem postgame'u. A bez bicia się przyznaję w tym momencie. Ale ten, ale tak żeby przejść jako pokonać ligę, to geny 1-8 mamy praktycznie już za sobą. Więc jedyne co mógłbym w tej chwili zrobić potencjalnie, to przejść niektóre jakieś sequele, nie sequele typu Blacki dwójki, White dwójki, przejść Let's Go któreś, przejść jakieś Arcusy, przejść BD Fiatyfian Diamond Shining Pad? W każdym razie remake'i czwartej geny w ósmej genie. No i dziewiątą. Przy czym dziewiątą zgadzam się z tym, co Shinmi notorycznie mówi, że
nie widzi mi się wspieranie jako tako tego typu produktów wydawanych. Więc wydaje mi się, że jeżeli już, to bym po prostu poszukał jakiejś używki, jak tako, żeby... No siłą rzeczy, jeżeli ktoś to kupił, no to pieniądze już do Nintendo trafiły, albo już do Aki, to też jest coś, co uważam, przy czym jaka część w nim ma takie pożycz, Bałbym się, że za bardzo się wkręcę i potem będę narzekał, że tej gry nie mam. Aczkolwiek, powiem szczerze, przez to, że ostatnio jakoś się dość mocno wkręciłem w Pokémony, to ten... to trochę mniej kaluci, żeby jednak się odezwać do Aki. To wtedy kupisz. Znaczy mówię, no bo coś... Rozważam kupienie używki na zasadzie, no... Te pieniądze i tak już trafiły do Nintendo i kolejny raz nie trafią. Ja chętnie pojeżdżę do CDLM-ka. Teoretycznie jest to możliwe. Jeżeli bierzesz grę od kogoś, kto ma DLC. A, jeszcze nie był ten. Jeszcze nie był stalowy. No, a to i tak wyszło dobrze. Dobra, muszę na górę wracać. Będę musiał odetchnąć, jak już przejdę Victory Road, gdzie jest ten Move Deleter, bo będę chciał sobie wrzucić Blazepinowi. Czy ja go zabiję? Flying Wheelem pewnie tak. Rzeczysz... Wiesz co, u mnie to bardziej jest kwestia, że nie miałbyś kiedy grać raczej, bo ja bardzo często na Steamie na czymś jestem. Plus nie wiem, jak to wygląda z zapisami w takiej sytuacji w sumie. Bo ja tak się wmądrzam i w ogóle, a nie wykluczam, że jeżeli by się do mnie pojrzał, to musiałby się od zaraz zapisy robić, albo że one by się jakoś kompletnie rozpierdziły. Po prostu kojarzę, że niektóre gry miały ten możliwość DLC-kowania. W sensie, że mogłem sobie wybrać, czy chcę grać z DLC-kami, czy nie, o, w ten sposób. Bo chyba jak... Chyba jak od Marcina brałem Eudena? To tak było, że... mogłem sobie tam poznaczać DLC-ki, bo wtedy jeszcze nie byłem pewien, czy będę chciał go kupować, czy nie. I powiem szczerze, nie żałuję, że nie kupiłem. Czekaj, nie chcę się użyć teleportu. Przestań. Taka jest zbyt agresywnie przeciętna, żebym był w stanie uzasadnić się wydawanie na nie o tyle pieniędzy, ile twórcy oczekują. Boi przyjść do mnie, po jedynie to będziesz tyle sejad. Ami. Jest co jeść w tym DLC-ku, więc nie narzekałbym aż tak bardzo. Chyba, może. Masz to... O Boże, September, to jest poziom. Chciałbym na wszystkim przynajmniej jakieś 50 dobić przed ligą. Bo to będzie trochę niepokojące, coś tak czuję. Marsztomp już jest ground, więc to powinno go zabić. Jako czterokrotny weakness. Bagon. Bagon. To tylko 14 poziomów od cała mensa. Kuszące. Z drugiej strony... jak teraz przechodziłem właśnie te... special. Jak przechodziłem Sun & Moony, to strasznie mocno się męczyłem, żeby złapać Bagona. Bo bardzo intensywnie się nie chciał tak złapać. Cześć, Aki. Bagon. Nie ukrywam, że odważam rzucenie go do party zamiast elektryka, ale to mówię, muszę najpierw...
przejść ligę. Znaczy przejść Victory Road. Żeby nie mieć potrzeby niewolnika. Greting jest przeszedł. Doskonale. Smoki sobie. Czy Broken to za mocne słowo i ma są silne, ale nie Broken. Wydaje mi się, że to trzeba bardziej jako konkretne przypadki odpatrywać. Tam w czwartej chyba nie był aż taki silny. Podkreślam aż taki silny, żeby nie było. Bo nie będę próbował nikomu mówić, że Salamand był słaby i w ogóle, ale ten, ale nie był raczej jako jeden z tych chujowe smoków. Tak samo Dragonite był silny, ale nie OP. Czy ja tu wchodziłem? Zobaczymy raz. I tak potrzebuję poziomu, więc chwilę dłużej pochodzić nie zaszkodzi. Żarty żartami, ale jak ostatnio wchodziłem sobie szóstą, siódmą genę, to teraz brak ekstra na całe party jest jakiś taki strasznie dziwny i odczuwam to bardzo mocno na poziomach, bo szóstą i siódmą genę kończyłem na około 70 poziomie. A tutaj Victory Road jestem na 50, 55, zależnie od Pokemona, a Scepter jest na 40. A Gerard spocznie ich pierdol. Jako, że nie jestem pewien jaki on ma moveset, nie chcę zostać losowym Earthquake'iem na pysk. Poświęć się dla dobra narodu. Dealpack. To byłby dobry switch w Raikou. Niestety nie wykonałem switcha w Raikou, więc Jolten niepotrzebnie się poświęcił. Jeszcze wracając do tematu z lewego górnego rogu Steama, sprawdzałem sobie z ciekawości, jak ludzie sobie radzą z nekrozmu na nozlokach. To tak intensywnie dziwnych strategii już dawno nie widziałem. Ludzie dosłownie robią jakieś największe sery stulecia, żeby tylko pokonać nekrozmę. O Boże, nie wykopuj się, pies. Dosłownie widziałem, że jedną z polecanych strategii jest weź sobie ratatę z Focus Sashem i zrób Fira. Więc jeżeli grasz, jeżeli to jest jedna z sugerowanych strategii przez ludzi, którzy uznają, że większość gier Pokémon jest za prosta, to wiecie, że coś poszło mocno nie tak. Motyw Nekrozmy ostatnio był na rajdek, jak była Nekrozma w Pogo. Przecież to by implikowało, że ja mam muzykę w Pogo włączoną. Tak, ja wystarczająco okropnie chodzi i wyłączoną muzyką. Wiesz, Dietrich? O mój Boże. Czy tak na serio? No dobrze. YOLO! Przecież mnie nie zabije Dive'em, prawda? Au. O kurwa, to za niespodzianka. And I want to fucking die. No dobrze, to ile pipi ma dive i dlaczego więcej niż mam podkup? Nie, no aż tak źle nie jest. Żaden ruch, że chyba nie ma. Może te kry mają 40. O Boże, to mi zdaje dużo więcej niż myślałem. Myślałem, że to mi zadaje pół HP przy wysokim rolu, a nie przy nikim. Mogłbym Styla w sumie wrzucić, jeżeli jeszcze raz dive nie, to wrzucam Sceptera. Scepter dużo mniej powinien obedrać. Nie mówię, że obedwie mało, ale dużo mniej w tym wypadku. Yep. Frenzy Plant.
fuck do you mean, Doom Desire? Zagłady to ulta nekrot ma porządek, pusza w pierdol moim 12 Pokemonom z rzędu. Tak, będę ten czekał dzisiaj pół dnia na ulta nekrot, nie przejmujcie się mną. Nie, to chciałem się wyleczyć. I w sumie już się nie dziwię, bo czytałem swego czasu opinię, że to jest najtrudniejszy taki PC boss w Pokémonach. To ja tak sobie myślałem, że to tylko pojedynczy Pokémon, nie może być aż tak źle. Okazało się, że jednak było. A ja się zastanawiam, czy postgame robić z utasaną Pultamonu, zwłaszcza, że jest tam ten śmieszny motyw z Team Rainbow Rocket. A więc jestem trochę na tak, ale jednocześnie zastanawiam się, czy na pewno chcę. Rox, masz doskonale. To się da przepchnąć potencjalnie, żeby tam przejść. Więc zobaczysz tam coś jest. Nie trafi. O mój Boże, ja się spierdam. O no, 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 no. Tak tam się bawić nie będziemy. Czy ja będę mogę to zrobić? Tak, mogę. Często się zaczynam zastanawiać, czy ja na pewno nie pomieszałem kamyków. Fiona już mam. Jestem, czy Fiona nie da mi dużo, jak to pobije. O ile pobije. Spoiler, nie pobije, a ona mnie zabije na hita. Dobra, nieważne. Teraz to wciąż zbyt silne. Potrzebuję każdego grama XP w tej chwili. To nie jest tak, że Cynthia będzie miała Pokémon na 60 plus. Ona chyba będzie miała na 60 plus, jak o tym myślę. O mój Boże. O, to wszystko jest takie wytrzymałe. Ja dobrze to powiem. Zastanawiam się, czy nie lepiej Bożem zmienił na tego, na Raiko, ale ktoś musi Dive'a przeżyć. Swoją drogą, moje ataki mają tak mało pipi, że boję się, czy ja bez jakichś eterów, nie eterów, przejdę tę drogę bez wychodzenia. Silio, muszę zmienić, bo jestem po pewnej plancie i bym umarł. Dlatego mam nadzieję, że wam dzisiejszy wspaniały poniedziałek mija równie dobrze jak mi. Miałem tak paskudny dzień w robocie, gdzie jak coś mogło nie działać, to nie działało. Człowiek może sobie pomyśleć, że wtedy jest fajnie, bo się generalnie nie robi aż tyle. Ale ja wolę robić w robocie rzeczy, aniżeli się iść się opierdzielać. Więc dla mnie takie momenty, gdzie jest jakaś przerwa techniczna czy coś, są bardzo nie w porządku. Cheshin, witam, witam. Co tu w górę jest? Co tu się spada? To nie ma sensu. Psengo, pojawi się Lipion na ekranie, ten przypadek. Ty to miałeś zaplanowane. Niech mówisz mi, że jest inaczej.
lewo. Właśnie chuj, a nie pluł w lewo. To nie było dobre. To było wszystko, tylko nie dobre. 1000 software w jakieś 40 minut, nice. Oby tak dalej. 1000 osób to będzie i raz. Boże. Jak czasem miałem taki ładny przejśnik w głowie. Słowa na stronę. Dragon. Dwie strony około. Mało się wydaje. Wydawało się zawsze, że ten... Że to więcej wychodzi. W sensie, że jakieś 300 słów bardziej to jest jedna scena. Nie wiem, może ściąga albo coś. O, uwaga, bo teraz przejdą ludzie, którzy zaczną mówić, że jakaś ściąga font. Dobra, to jeszcze czas. Oho, czyżbyśmy szykowali wojnę na czacie? O mój Boże, ten counter-rate mnie zabije, jeżeli będę chciał tu przeskoczyć. Ja się jakoś przyzwyczaję do mówienia czcionka, nawet jeżeli gdzieś tam w głowie wiem, że powinno się mówić font jada jada. Ja tu nie zdążę wyjechać, prawda? O, w ten sposób na pewno, nie? Ja tu nie przeskoczę za szybko. Jaki jest powód tego, że powinno się mówić font? O, to jest chyba tak, że czcionka to jest to, czego się fizycznie przy druku używa. A font to jest klej pisma? Jakoś tak chyba. Więc to jest kwestia, żeby no... Precyzyjne wydarzanie się, mówię na fonty czcionki, jest ten. Jest bardzo potoczne. Śródlinie przeskoczę tego, prawda? Wiem, że to się różni, ale kto pytał? No właśnie, to jest ten problem, że jest wystarczająco dużo ludzi, którzy pytali, że zaczęto to rozróżniać. Ja to znowu nie przeskoczę. O mój Boże, ja to przeskoczyłem bardziej niż myślałem. Czy to się robi po prostu... na zwykłej prędkości? Przenosi moje szybko, wiem to co. Może chcesz się wyrzeć na głosowym? Hop, tak myślałem. Przysięgam, zaraz zmienię pierwszego Pokemona. O mój Boże. Czy to jakiś były do sklepu? Spoko, spoko. Ja się nauczyłem robić sobie kolację przed Simem i już... Pojebie mnie. Dopiero jakieś słodkie. Jak możesz jej słodkie rzeczy? Omega, 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 omega. PP Max. A wreszcie, ja to muszę przeskoczyć z powrotem. Cuknie. O, no, 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 no. Czemu wszystkie moje trochę ma tak mało PP? Kucuję cebularza. Ja pamiętam, że u nas kiedyś w piekarni były takie
dobre ciabaty cebulowe. Niestety już od dłuższego czasu ich nie widziałem. A szkoda, bo bardzo ich smakowały. Nie mam piekarnika. Witaj w klubie, też nie mam piekarnika. Mieszkam w normalnym mieszkaniu. Pojebie mnie, by the way. Czemu ja potrzebuję zużyć trzy ruchy na to, żeby zabić jednego randomu countera? Do kogo jest to? What do you mean? Cześć, jak jest mi kafuje sobie piekarniki? Wydaje mi się, że tak? Cześć, Luna. O nie. Proszę nie zaczynać. Znowu. Oh god. Nie. Ja tu miałem jechać. Pojebię mnie teraz. Fiona mnie nie zabije, prawda? Wniosek też nie ma ubogiej akademik jednak. Fire Punch, to tylko Fire Punch. Jestem dobry, żeby znowu zmienić pierwszego Pokemona. A nawet użyć teraz Escape to Open. Dobra. Na spokojnie. iPhone. To jest dobre. To jest dobry moment na Sceptile'a, gdyby nie to, że Sceptile dosłownie nie ma HP. O mój Boże, Fnatic to wygrało. To koniec. Ja się kończę. Monka jest. Gdybym tylko obstawił, a mi nie jest powiedziane, że to się skończy 3-1. Biorąc pod uwagę, jak dużo PP mam, to może jednak zmienię Gardevoir i co ja wrzucę na pierwszy slot? Chyba Majotika. Majotik to sobie immunnie niż Pokémon, mam wrażenie. Hold up. Okej, już widzę. Musiałem przez chwilę się poważnie zastanowić, co ja tutaj muszę zrobić. A ja jestem wodnikiem. A tak zwane najzabawniejsze gówno, jakie w życiu słyszałem. To prawie jak ten jeden stary dobry żart na zasadzie przychodzi bało do lekarza. Panie doktorze, mam raka, a ja ryby. Następny proszę. Panie doktorze, mam wodę w kolanach, a ja cukier w kostkach. Ha ha, ha ha ha. Czy ja chcę jechać do Oshoma tylko po słodkie? Powiedziałbym, że nie. No zajrzałbym się po Oshomie, znajdę po gazetę, czy jest tam coś jeszcze, co potencjalnie byś chciał? Bardziej w tę stronę. Po same słodki na pewno bym nie jechał.
Ale to ja i moja po prostu niechęć do jeżdżenia komunikacją miejską w jakimś takim bardzo mało ambitnym celu. Na tym bym jechał. To nie pomaga, nie lubię jeździć autem. Bez. Czy Dio zdąży? Czy Dio zdąży? Dio, masz jedną robotę? Okej, on jest kurwa martwy. Dio jest tak martwy, jak martwy może być lejko. Okej, nieważne, jeszcze przed grę dostać się poziom wyżej, kwestionuję. O kurwa, jeszcze go nie zabił tym... tą poczwórną osobością. Gra mnie celuje. I nie trafię. Okej, dobra. Nie, nie, spokojnie, to nie jest... to nie jest Teddy. Co to za pszczoły? Defender to jest ta abilitka, jak to się zwie? Vespi Queen. Znaczy abilitka ruch, żeby być precyzyjnym w wyrażaniu się. A propos precyzji. Ja tam do góry muszę iść. Right? Tak, tej do góry. Jak będę chciał iść w prawo, to mogę sobie przesunąć ten... Znaczy wrócić schodami do góra i przesunąć sobie kamyk w dół. To jest coś, co potencjalnie mogę zrobić. No przecież kiedy ją górkę i się żaden wpa... Ale... A... Jak? Nie chciałem uciekać. Znaczy nie, to jest to, co mnie najbardziej zastanawia. Jak mogłeś się... ugryźć w palec jedząc o górę? Co to ma być za kurwa voltaka na withingu? Chłopa popierdoliło, czy co? Ja generalnie nie lubię wszelkiej maści latających owadów. Jakiekolwiek by one nie były. Musił chmurę naładowano. I mean, to jest tackle. On mnie jebnął, będąc naelektryzowanym. O co jej nie robisz? Jakoś nie przepadam. Czy ja chcę zmemować? Mem na twarze. Wszędzie go nie ma. Pretty Privilege. Czym jest Pretty Privilege? Poczwórna słabość krachuje mi da! Ja pierdolę. Okej, nieważne, snitchowo. Jestem bogiem tej gry. Kocham LNG. Powiedziałem, ja nigdy grałem z Pokémony. Znaczy, wiesz, przede wszystkim motyle to jest bardzo ogólne stwierdzenie. I mam wrażenie, że zazwyczaj z motylami jest tak, że one bardzo ładnie wyglądają, jak się im jakoś przyjrzysz z bliska. Albo na zdjęciach. A jak sobie latają, to nie czuję tego ich piękna. Czy rozkawszą okiem patrzy na coś konwencjonalnie ładnego? Naaa, raczej nie. Z drugiej strony. Może to dlatego hejsa FF7, znasz co? No, ja po prostu nie, nie miałem wrażenie, że mi ze mną jest tak, że jest bardzo ciężko sprawić, że ja kogoś nie lubię, bardzo nie lubię, albo że będę chciał kogoś zabić. Nie wiem, jak to lepiej ująć.
Swoją drogą. Nie no, spróbuję do 50 dobić gardła, a potem zmienię tego. Zmienię to, kto nosi Ekczera. Bo wiem, że Sceptre na pewno będzie poszło mocno expa. Rajko będzie poszło expa. Powiem tak, jeżeli będę miał wszystko na 50, to mogę pójść zobaczyć, co jest w lidze. Nie mówię, że pójść wygrać ligę, bo w to nie wierzę. Ale pójść zobaczyć, co jest w lidze, jak najbardziej. Luna, kiedy przez 5 minut nie zostało powiedziane Mesmer. 18 sali. Idę zmywać, tak mi przykro. A potem po zakupy. Mam nadzieję, że będą to normalne zakupy. A nie przesłodzone. 18 sali musi być mocno niepraktyczne. Czy ja wiem. Powiedziałbym, że 18 tutaj to może być trochę mało. Normalnie mam wrażenie, że potrzebuję gdzieś 4 czy 5 razy tyle. Ja nie mam niczego tutaj do wyjątku, prawda? Ale jednocześnie on ma pressure. A jednocześnie to jest trzecia forma. Uj. Uciekam. My man saying. Ja nie wiem, o czym wy myślicie przede wszystkim. Biorąc pod uwagę, że mówimy o 18 calach Mesmera. To wydaje mi się, że w miarę oczywiste, że mówimy o jego penetrującej dzidzie wysokości czy włóczni. Tak? Biorąc pod uwagę, jak długa jest ta dzida. Impipo ktoś zaraz powie, że mówienie o tym dzida wcale nie wyjaśnia ani tych sytuacji. Mógł to być mój zamian, nie zaprzeczę. O Boże, już czuję, że będę narzekał. Albo Victory Road jest dużo niewyewoluowanych Pokemonów. Czy ja się więcej wyleczę niż on mi zadał? Tak. Nie dużo, ale więcej. Tam nie będę wnikał, Luna. Ja odnośnie dzidy Mesmera bardzo lubię, jaki ona dźwięk wydaje, że ona ma ten swój własny, specyficzny dźwięk, kiedy on wykonuje te silniejsze pchnięcia, kiedy właśnie nadziewa gacza, że to nie jest taki typowy odgłos braku Stagera, czy znaczy odgłos Stagera, czy coś. Tylko, że to jest właśnie taki specjalnie zaprojektowany na tę walkę. Panie i panowie, jak się gra właśnie na ten prosty sposób? Mi się teraz sesję skończą. Ja nie przejdę tego Victory Road, tak żeby papek mi zostały coś czuje. To się źle skończy golem. Golem jest miał sterdy, prawda? Wiesz tak, że jeszcze sterdy nie działa, tak jak mi się cały czas wydaje, że działa. Za dużo mam ostatnio nowszej generacji! Mam tego ile są basony nabite na 18 cali dzidy i wystawione przed damę.
Mam wrażenie, że kojarzę jakieś anime z podobnym motywem. W sensie, że była jakaś taka głowa na dzidę nadziana. Tylko jednocześnie sobie teraz nie przypomnę, jakie to było anime. Dobra, jak ten filmik, który ktoś niedawno na odlopkach wysłał, że już tam powyżej chyba jakiejś długości to było niepraktyczne i że babka pokazywała na swoim brzuchu, gdzie by to kończyło. O, Raiden, pływa. Nice. Raiden jest już jest lepszy, więcej ekstra. To ósme. Jeszcze dwa poziomy. O, absolutnie ich nie ma. Raiden Diz. Nuuut. Mój ulubiony duch Pokémona to Sansi? Jestem pewien, że Baby się co najmniej złapać na wiele liczbowych żartów. Bo nie mam aż tak dużej wiedzy w ich zakresie, a już na pewno nie ja też, żeby je z głowy przytaczać. Zastanawiam się, czy zdążę Pokébala podbić. Zanim mnie złapie, ale ewidentnie jest tym razem. Skyterbugi nie były podatne na poison. Right? Teraz masz, powinien dobrze zadziałać. Znaczy tracę pół HP, ale powinien dobrze zadziałać. No okej, nieważne, nie tracę pół HP. Okej, nieważne, tracę pół HP. Mogę tracić... Okej, nie tracę. Już się bałem, że tracę Milotica. Dlatego przysięgam, nie wiem jak ludzie mogą mentalnie podchodzić do robienia nuzloków. Ja bym bardzo szybko nie wytrzymał. W sensie rozumiem, że to stanowi wyzwanie, ale jednocześnie mam wrażenie, że to łatwo jest się udupić jakimś jednym losowym głupim krytem czy czymś. Ja wolę sobie narzucić ograniczenia, że nie wiem, korzystam z jakichś Pokemonów, a nie, że jeżeli ktoś mi umrze, to... Umieram na amen, że muszę mieć się poziomy jakiś tam zajebisty hit rate, by the way. 70% by the way. Ja nuzloków nigdy nie robiłem, ja monotype robiłem. Czyli, że wybierałem sobie jeden typ, którym mogłem grać. Ostatnio jak przechodziłem te Pokémony, to... Chciałem je przechodzić tylko Pokémonami z danej generacji. Praktycznie mi się udawało. Oczywiście można się kłócić, czy szóstą genę przeszedłem zgodnie z tą definicją, bo... Pytanie, jak uznajemy używanie Mega Charizarda w szóstej genie? Bo jest to teoretycznie Pokémon, który jest od szóstej generacji, nawet jeżeli Charizard jest od pierwszej. Ja wiem, przeżył. Daj, nie powinien mnie zabić chyba. Aaaa, okej. Okay. Jak nie używałeś tego Edgy? Używałem... Może, kto to jest? W X-ach jest bodajże Fire Dragon, ten czarny. To nie jest tak, że ja mam wybór, bo to od wersji jest zależne. Na szybko kliknąłem.
No ale i tak skończyło się to. Jeżeli dobrze pamiętam, skończyło się na tym, że używałem dosłownie trzech Pokemonów w tamtej. W tamtym przejściu. Także. Nice meme. Bo żaden inny Pokémon z szóstej nie podszedł. Teraz jak przechodziłem siódmą, to było tego zauważalnie więcej, bo co ja tam miałem? Miałem Incineroara, miałem tego konia zimnego. A co ja jeszcze miałem? Miałem... Oricorio na pewno? Na pewno moim ostatnim Pokemonem, który mi szedł do party, była Necrozma. Tyle pamiętam. Nie podoba mi się Milotic na Oxeya, by the way. I pożałuję, że jego tak zostawię, coś czuję. Starsz przy niej kiepski pomysł, to my... Jest często też zły pomysł. Na pewno trafię. Wracając, co ja jeszcze miałem? Jakie ja Pokémony mogą mieć siódmej geny? Bardzo ważne pytanie. Bo tego pojebie mnie teraz z tym hitajtem Thundera. Miałem Komo, ale to też dość późno wpadł. Próbuję sobie przypomnieć po typach o zajebisty kryt. Dlatego nie robię nuzlocków, by the way. To jest moja odpowiedź na pytanie, dlaczego nie robię nuzlocków. To co się właśnie stało. Po typach, po typach. Nie miałem nic po... tego... Boże, jak on miał... Lurantisa, o. Tak mi nie wiem, 6, prawda? Czy mi nie wiem, 5? Chciałem biegać z Vikavoltem, ale jak zobaczyłem, jak skurwysyńsko wolny jest Vikavolt, to stwierdziłem, że może innym razem. Mój święty Boże, pojebie mnie teraz. To jeżeli gra chce ci powiedzieć, ej słuchaj, nie miej pipi. Tam się Lona. Ogólnie mam wrażenie, że jeżeli trafił się jakiś Pokémon, którego chciałem używać w siódmej genie, to miał tak niski bazowy speech, że to był absolutnie niedorzeczny. I trochę było mi smutno z tego powodu, bo na pewno chciałem Vikavolta tak używać. I tak patrzę, Jezu, ale Vikavolt jest wolny. Wziąłem sobie startera, który też jest dość wolny. Tak to by mi smutno nie było. Bo Incineroar jest chyba jest najwolniejszym starterem, mam wrażenie. Nie mówię, że jest zły czy coś, ale prędko się trochę nie domagał w wielu miejscach. I co nie tak się zastanawiam, która gena była najgorsza do robienia takich ranów, że używamy tylko Pokémonów z danej generacji? Weź Milotic. Jego ten sklep słusznie. Tylko żebyś miał co jeść i nie narzekał im potem, że jesteś kurwa głodny. Czwarte, jeżeli chcesz robić fire type, no mi robisz solo starter, randa. Ja sobie właśnie dostałem druga, bo szósta mam ochotę powiedzieć. Ale to kwestia, że szósta po prostu miała bardzo mało dodanych Pokemonów. Jako tako.
drugiego nie mam wrażenia, że większość fajnych Pokemonów tych drugiej geny jest dopiero od Kanto dalej. Ja nie mam już setów prawie, tak swoją drogą. Zaraz chyba zacznę terów używać, jeżeli jakichkolwiek mam. Bo zaczyna mnie niepokoić mój stan przechodzenia tego Victory Road. Bo co można sensownie mieć w tym? Co można mieć sensownie w Johto, tak powiedzmy do... przed Claire, o. Przed Claire, jeżeli chcemy. Czy się pipi? Nie. Aż tak to nie. On po prostu nie może w walce już dalej surfować, ale pływać się cały czas potrafi. Mary Pooper. Co tam jeszcze? Próbuję sobie przypomnieć. Zależy, jak chcemy liczyć te wszystkie magmary, etc., etc. Heraklos dopiero od czwartej geny i mu się nadaje sensownie. Lantern, I guess. Po Mantain i konsola są bardzo ech. Nie wiem, jeżeli dobrze, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że Heraklos w drugiej genie to był dosłownie mega horn i tyle. Sudowoodo, o mój Boże, to już naprawdę wchodzimy na bardzo ciekawe poziomy, jeżeli myślimy o Sudowoodo jako użytecznej opcji. Jak bardzo zdesperowany jestem, żeby znaleźć Pokemona z drugiej generacji, który jest fajny, Sudowoodo. Jeżeli przed Claire to Sneasel, aczkolwiek Sneasel, ech. Sneasel jest spoko, ale podobnie jak sporo Pokemonów drugiej geny, trochę nie domagał statami. Video... muszę zmienić Pokemona, bo Sensei Plant. Sneasel jest dla ciebie. No ja się mówię, no Sneasel, Mizzivus, one... To nie jest tak, że nie lubię ich designu, ale... statowo bardzo mocno nie domagają. I ma jak pół HP. Delegator, Krobat. Nie jestem fanem Krobata. Not gonna lie. Koniecznie za to, co zrobili Johto Pokemonami. Ja zawsze sobie mówię, że to tak smutne, że one wymagały czegoś takiego w ogóle. To jest historia już na singlu. Come on, szanujmy się. Używanie defensywnych Pokemonów na singlu. What am I? The Mad Lad? Poka, czym się czyni. Victory Bell. Czyli ten świat, w którym go jest na szwaje na śmierć? Potencjalnie jest na 2 starsze. Zależnie od LNG. Jak już mówiłem, zależnie od LNG jest na 2 starsze. Ej, wiecie, ale... a efektywnie jest na 3 starsze, bo gra mnie nienawidzi. Ja naprawdę nie będę miał pipi, żeby przejść to wykryje do co czuję. I dlatego tym bardziej się zastanawiam, czy nie skończy na tym, że będę grindował dzisiaj pół streama. Bo boję się ligi. Elektroda. Ja nic nie mam na elektrodę. Przydałbym się jakiś ziemny Pokemon. Flutter czy też Flutter? A, Swagger tylko, że na special attack.
Irrigator, Crobat, Whippingball, Arcanine, Sodowoda, Butterfree. To brzmi jak w połowie... To jest w połowie team z pierwszej generacji, więc ja bym go nie mógł użyć według swoich zasad. O mój Boże. Donphan. Vespion, I guess, też jest w miarę spoko opcją. Dwie, trzy. Czekaj. Whippingbell, Arcanine, Butterfree. What? What? Sylwia pijana, czy jest pełna rozumu? Masz pół na pół dosłownie. Masz Feraligatora, Krobata i Sudowoodo z drugiej i Whippingbella, Arcanine, Butterfree'ego z pierwszej. Whippingbell nawet nie może ewoluować w nic drugiej, w przeciwieństwie do Glooma, który może w Bellosoma. Bo jakby to był Gloom, to jeszcze mógłbym go jakoś liczyć, bo może w Bellosoma ewoluować. Znaczy podejrzewam, że to nie byłoby jakieś specjalnie trudne, zwłaszcza jeżeli nie narzucamy sobie żadnych innych ograniczeń. Tylko bardziej się zastanawiam po prostu, czy takim czystym... To ja bym wybrał tam w ogóle, w tę stronę. Gdyśmy mogli używać Pokemonów w tej... Inaczej, gdyśmy mogli robić to na HeartGoldach, Soul Silverach i używać Pokemonów w czwartej, to bym się zastanawiał, czy ten, czy nie używać Togekisa. Przy takim challenge'u. Ten Lucario się nie złapie, nie ma chwili, żeby on się złapał. Ale to było prostsze niż myślałem. Jest GPS poleciał do boxa. Bo jeden sam się tego nie używać jak tako. Jak już się pozbędę konieczności używania AM-ów. GPS. To też jest opcja. Cześć Giratina, tęskniłem. Niestety po raz kolejny nie mam za bardzo opcji jedzenia co jest z nią, więc żegnam. Zrobię w tym Safari to sobie kochałem. W sensie Safari 386 czy... W zwykłych Safari'ach? 386 to nie samo, bo masz generalnie większy wybór. O, za łatwo jest. Oh my god, oh my god. Hello? Okej, czyli kolega mnie przypuści, dopóki ligi nie pokonamy. Rozumiem, rozumiem. Ja już mam safe state'ów. I could never, a nie czekaj, robię to bardzo regularnie. Nie starczy mi PP, jeżeli będę się zrobił z życzeniem na pressure. To jest ten problem. Jeżeli coś nie ma pleszy, to jeszcze ok, ale jeżeli coś ma pleszy, to o, jest to tragedia. Ja już mam problemy z PP. I have problems with my PP. Out of context. Dasknęła, że zostaw mnie. Proszę. W ogóle to nie było tak, że Pressure miało być abilitką, która zmniejsza Encounter Rate? Czy mi się już miesza, albo to nie ta gena? Bo każe,
Nie wiem, może to jest coś, co mi się z czymś miesza, ale wydawało mi się, że Passion ma jakiś efekt pod walką. Ten zmniejszą. Może mi się miesza. Albo z czymś podobnym. Hello. Dekpa. Mime Junior. Nie wiem, co ja z Mimem Juniorem. A to nagle niespodzianka, jak Mizzet z Quake'iem wyjeżdża. Nie, no chyba aż tak źle by nie było, daj. Boy, to lat, spoko. Niewyewoluowane Pokémony. U tenerów naprawdę się, bo łatwiej ich pokonać. Z drugiej strony to niby mnie ekspa. Ale chuj z tym. Bailiff. A czy ja w ogóle jeszcze mam? Na tyle pipi, żeby pobić Bailiffa? Powinienem mieć. Cały czas mi smutno, że druga gena nie dostała nic do swoich starterów. Żadnych megasiek, żadnych jakichś takich innych form. Wiem, że jest Hitman, Hit Plus, ani w ogóle, ale to jeden starter. Żeby się z Victory Road. Yes. Mega wiem, to trochę mało Pokémon, to jest prawda, niestety. Lubię design Mega Newma. Zresztą ogólnie bardzo lubię designy drugogenowe. Ale powiedzieć coś dobrego o sile Pokémonów drugiej geny. Zaligator jest ok, ale to tyle. No dobrze. To teraz pozostaje bardzo ważne pytanie. Czekaj, ty do Diabła idź. Czy ja chcę próbować robić poważne podejście, czy... Poczekaj, co ty miałeś? Ty miałeś... Mad Shot Night Slash. Tak sobie, z drugiej strony jest to ziemny Pokémon. Ty masz... O Boże, co to za muset? Co ty masz? Karate Chop Surf Safety Blade Copy Cut. Ten Karate Chop mnie bardzo boi, że nie jest niczym lepszym. Czyli efektywnie nie ma żadnych dobrych Pokémonów do wzięcia. Pewnie tego Gardona, I guess. Bo to moja GRT na tej szansie, co pamiętam. Hello. Ja tylko chciałem do sklepu pójść! Piwa kiekuju! Jakich nie cenujesz, to... Ja nie mam wystarczająco wycenowanego swojego głównego party. A ty im mówisz o trenowaniu rzeczy z boksa. Ale spierdalaj. Jestem pewien, że gdybym to ja próbował, to by nie weszło. It's a one hit KO! Ojo. Cloyster. Byłaby wielka szkoda, gdyby moja najlepsza odpowiedź na Cloystera właśnie kurwa umarła. Bo ktoś stwierdził, że strzeli se one hit KO.
A serce wiąże od jakiegoś lodowego ataku pewnie? O mój święty Boże. Ja mówiłem? Jap. Nie wybijam mu w tym, a nie zdaję sobie sprawę. Ja się zastanawiam, czy ja chcę... Okej, nieważne. Teoretycznie mogę scelować trochę tę walkę, używając Cold Mind'a parę razy, bo... Wydaje mi się, że Cloyster nie powinien móc mi zrobić wielkiej krzywdy. Na Darki nie mam nic. Znaczy na Ghosty nic nie mam. Więc na Ghosty chyba najlepiej jest to sobie... Kurwa, Kraut ma najslash. Aaaa, jestem głupi. Zapomniałem, że mam Gordona. Oh well. O tak, na serio, co? Czemu wszystko na Gamma Dive'a w tej grze? Oh no. Rozumiem. Cześć, serio działał pod wodą? Zapomniałem o tym kompletnie. Nie, serio, zapomniałem o tym, że serio działa pod wodą. Chyba głównie dlatego, że raczej nie używa się serfa na Pokémona, kiedy mają dive'a. Magmortar... To chyba Myrotic może zostać i będzie git. Dopóki nie zostałem Thunderem po pysku. Okej. To, że Earthquake działa na Digo, tak akurat kojarzyłem. Tak mówię? Oh god. Oh god. To zaboli. Yep. Na szczęście nie aż tak mocno, jak myślałem, że zaboli, biorąc pod uwagę ten buff. No dobra. Mike Mortar padnięty. Rose Rage. No to. Tutaj akurat wybór jest prosty. Ale ten chyba nie zdąży nim zabić. Przynajmniej wydaje mi się, że Ozeit nie jest na tle tankowate, żeby się przejmować. A i Probopass, to jest co? To jest Rock Steel, czyli Cross Chop. Jeżeli trafię. A trafia. Łatwo? Prawdziwe Elite Force się zacznie po tym Elite Force Iwaku. Chyba. Trzeba się okupić trochę. A przez trochę mam na myśli... Chuj. A? Czy ja mogę coś, co mogę sprzedać za... ta? Za pieniądze takie czyste? Perwę. Małe grzybki. Zanim ktoś powie, że mam dużo przedmiotów, które mogę dać swoim Pokemonom, żeby... były efektywniejsze, to powiem wam, że macie absolutnie rację. Muszę zobaczyć, co tutaj dokładnie jest. Flame Plate dla tego, dla Blaziken'a. Elektrycznego Plate'a chyba nie miałem, right? Face plate, insect plate, sky plate.
Zmniejsza crit rate. To dla Pikacza. Slightly boost the accuracy. Nie, to jest dosłownie tak, że widzę coś, co daje mi większą celność na tym. Na Thunderze. Day. Leftoversy dla Myrotika. Stone? Nie stone. Stosem. Sceptile może chcieć. Może to chcieć. Są pójdą w posjacyko. Jeżeli nie znajdę nic lepszego, to chyba też znam ten. Ale to special mostarzenie dla ciebie. To chyba też dam to, co zwiększa celność, żeby potencjalnie Power Reapy lepiej trafiały. Dobra. Wyleczę się, zapiszę i zobaczymy, co tam liga ma ciekawego. Boję się. To nie jestem pewien, czy zapisywać przed podejściem całym do ligi, czy to ten era. To też gra na emulatorze i mogę sobie robić state, ale... Nie wiem, czy chcę. Raczej nie. Raczej. Unless. Może? Czy ja chcę? Oznaki, więcej oznak. Pa-da-pa. Nikt ci nie broni. Moja psycha mi zabrania. Spróbuję też najdalsze od Myrotika, bo on jest taki teoretycznie bezpieczniejszy. Także nawet jeżeli trafi na coś paskudnego, to i tak powinien być w stanie sobie jakoś poradzić. A tutaj ta kolokwa to jest bardzo dobra opcja. A i co dalej? Czy to jest skalny czy ognisty? No i to jest ognisty, czyli nawet dobrze postawiłem na tego, na Myrotika. Okej, to są to. To boli. Okej, nie aż tak. Myślałem, że mi zajmie ponad pół HP. Ja zawsze w walkach rozgraniczam na to, co mi zadaje więcej lub mniej niż pół HP. Bo jeżeli ktoś mi zadaje ponad pół HP, to... Nie jestem w stanie tego... leczyć podkami bezpiecznie. A jeżeli coś zdaje poniżej, to jestem w stanie zrobić, że potek, atak. To jest na pewno dużo lepsze niż alternatywa. A co tam dalej mamy? Eplosion. Zostanę, ale się wleczę. Nie jestem pewien, co Eplosion ma. Nie powinien mnie zabić na hita. A nie powinien mi zdjąć pół HP chyba nawet, ale grom go wie. Wolę bezpiecznie sprawdzić. Thunderfang. To wciąż nie powinien mi zdać chyba pół HP. No, najwyżej sparaliżować. Dobra, serfujmy. On jest szybszy ode mnie. No i dobrze. Niedobrze. Z leftoversami chyba jestem w stanie zaserfować jeszcze raz? Jeżeli go nie zabiję?
Potencjalnie na flash bombu go. O. Nie, no chyba nie tam nie mieli docelanej. To było dużo bliższe niż powinno być. Pamiętam o tym jakimś tam fangiem. W sumie. Co dalej, co dalej? Makargo. Makargo powinien być wolny. Więc powinienem go selfować na śmierć. Jeżeli nie ma focus Sasha. Jeżeli ma focus Sasha, to jebał mnie pies. Nie ma focus Sasha. Łatwo. Co dalej? Ninetales. Ninetales już przebyliśmy i wiem, że muszę tego. Cześć Olga. Wiem, że muszę się spotkować, bo Grasnot. Magnitud? Naprawdę? Ze wszystkich rzeczy Magnitud? Nie to, nie to, nie to. Dycha. To wciąż... Boże, ale pytło. Dzięki Bogu, że nie gram na zloku. Restor. Używam Search Bomby, żeby trochę tych pepeków oszczędzać. Bo Search Bomba plus Self będzie zabijać, tak czy siak. Jezu, te kryty! Czemu taki jesteś? Proszę, nie bądź taki. Czy grałem jakieś nadloki? Nie, i nie zamierzam, powiem szczerze. Dzisiaj miałem też doświadczenie, które mnie zniechęciło od nadlokowania i z lewym górnym rogu. On przeżył. Elfa. O, co najmniej interesujące. Skorkul nie jest. Fire Rock? Chcę powiedzieć, że to tylko przeżył poczwórnie silnego serfa? Tylko to na fire. A, okej. Okay. To w takim razie mea culpa. Chyba z Makargo mi się pomyliło w takim razie. Bo Makargo na 99% jest. Kami. Kami mi? Venom of robaczki. A jeżeli robaczki, to powinienem być w stanie tym. Powinienem być w stanie sobie trochę poradzić, jak on ma. Blazy Penem. To najpierw ewidentnie zmiflikuje. Bo zapomniałem, że jestem po prawej ani lewej stronie ataków. Head smash! O Boże, to zabiło. Nie jest kina za niektórych Pokémonów z base. Mam wrażenie, że to jest coś, co się przewija. Już tak to ujmę, że w innych językach potrafi być naprawdę dobrze zrobione. Czy ja chcę zostać i próbować head smashować dalej? Lud. Sprytne, sprytne. Gangshot. Nie powinien zabić gangshotem. Zada dużo, ale nie powinien zabić. Yep, bo to ile? Gangshot to jest 120 base power? Tak jak Hydro Pompa. I pochodne.
to dalej, przyjacielu Almaldo? No to akurat dobrze się składa. Wszystko zawsze twoje dziś na śmierć przysięgam. Special def. X fucking kills me, bro? No dobrze. To tak. Jak wygrałeś, bo. Właśnie czaję, co on teraz ma. Elf has smash sludge bomb. Najgorsze jest to, że. Nie jestem pewien, czy ten mógł HP teraz zdejmie, jeżeli trafi. Au. Yep. Aha, jest podejrzewane. Nie jestem pewien, czy Sansei bardziej nie utrudnił, zmieniając się w Myrtika, ale... Nie będę narzekał absolutnie. Ilu majs... zabaki. God bless. Nie myślałem, że będzie się przede mnie, szczerze mówiąc. No bo w razie wątpliwości na kurwiałbym, aż się uda. Ała, ała moja głowa. Asi. Czuję się brutalnie zmiłowany w tym momencie. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę. O, przepraszam. Leech Life. Myślę, że nie był aż tak silny. Dość update'owałem staty. Ruchom. Zapomniałem o tym danym szczególe. Zupdate'owany Leech Life ma dużo powera. Dziękuję, dziękuję. Aż sobie zerknąłem, bo on normalnie w starszych genach miał 20 bodajże base powera w tej. A w nowszych genach ma 80. I to 80 już rzeczywiście boli. Jak widać na załączonym. Jezu Chryste, czy on mi zadaje ponad pół HP tym? Jak rozumiem, że to jest efektywnie 120, bo ten, bo stab i w ogóle, ale... fajnie. Jeżeli nie ma jakiegoś pokus Sasha, to powinien paść... Right? Seedle kolejny. Nice. Jak na razie liga nie jest jakaś wybitnie łatwa, ale też nie jest aż tak okropna, jak mogłaby być. Ten moment, kiedy bardzo intensywnie próbuję nie powiedzieć czegoś głupiego, żeby nie zapeszeć. A nie to. Ale spokojnie, to dopiero
drugi w 5 trenerów. Jeszcze dużo przed nami. Halo. Fire tape, potwierdzam. Ciekawe jak bardzo fire. Spoiler, wcale. O kurwa, ale fire? Fire, fire, light the fire? To wygląda jak wszystko, tylko nie fire. Dobra, próba. Boję się, czy nie będzie miał jakichś dziwnych ataków w NZ-a. A, it's a win. Też może być. Niepokoi mnie, że zadajemy sobie praktycznie tyle samo. Teraz pokażę wam magiczną historię. Ja teraz użyję podka i on też użyje teraz podka i teraz powtórzymy tę samą sekwencję jeszcze raz. A to co, jeszcze raz! Może tym razem komuś losowy kryt wejdzie lepiej? A przez kogoś miałem na myśli oczywiście, że jemu. Przy okazji jedno i drugie sobie obniża speeda przez to. Krytni, krytni, krytni. Kurwa. Krytni, krytni, krytni. Znasz co? Ha! Kocham tego. No dobrze. Podejście to działa tylko na HP-ki i statusy. Na zmiany statów, nie. Gangshot, dzięki Bogu, że nie mam tego. Że nie mam jeszcze podtypu fery. Mam za to kurwa trudkę, ewidentnie. Może jeszcze jednego Calm Mind'a chyba. On teraz nie subuje strzeli czymś specjalnym. A ja w następnej turze Fullistora użyję. Chyba, że wystawi coś absolutnie paskudnego dla Gardevoir. Ale wątpię. Magne. Fine. Rozumiem, rozumiem. Jestem trochę nienawidzony w tej walce, nie powiem. The Gaslight is Song, Rotom. O kurwa, mam flashbacki z Otoma. Ja nie mam czego na Otoma wrzucić, co? Nope. I Rotom jeszcze ma Levitate'a, prawda? Tak. Ale z drugiej strony, jeżeli Rotom ma Levitate'a, to jest podatna Dark.
Erkatel. Erkatel to moje najmniejsze zmartwienie w tym momencie, nawet jeżeli mnie zabije. A nie zabije. Chcę wleczyć Groudona. Groudon. Spróbuję znajdźleszować tego Rotamo na śmieje i zobaczysz, co mi wyjdzie. Bo dobrze pamiętam, że Rotom miał Levitate, right? Acupressure. Czym był Acupressure? Celność? A nie, atak. Nie wiem, czy Rotom maskowych to tak oskaluje. Teraz się przekonamy. No dobrze. Ma coś, co skaluje do tak, I guess. To mogło być mocno laki. Magny są kolejne. Jolo czy nie jolo? Jolo. To czy pana słabość powinna. Okej, nieważne. Czemu ja się zawsze łudzę? Don't desire. Dawno powinien być w stanie przytankować potencjalnie Doom Desire. Zwłaszcza jeżeli go wleczę. Akupresze co pozwala losowej. Okej, okay, czyli akurat zostałem trochę udopiony. Rozumiem, rozumiem. Kolejny Rotom. O mój Boże. Dobra, to znaczy, że mogę się teraz... O, to jest ten Rotom. Siodli nie będzie miał wodnych ataków, prawda? Prawda? Earthquake? Earthquake może być. Jak już mówiłem, i teraz Doom Desire wleci. Doom Desire zawsze mi się kojarzy z czymś, co Lavos mógłby mieć. Czyli ze sobą Lavos dużo mocniej niż myślałem. Reflect. Match. Właśnie match od najstarszej fizycznej, czyli to przeszkadza mi. To mi niestety przeszkadza. A dlaczego ja nie switchę do. Jedną takiego Pokemona, jak to? Nie wiedziałeś, że jesteś Pokemonem? Czemu switchę do. Items. To chyba nie to, co chciałem zrobić. Oh well! Chyba dałem mu wzmocnionego Earthquake'a. Nawet jeżeli miałbym Big Break'a, to chyba nie mógłbym go uczyć w tej chwili. Bo tam jest Ghost. Dobra, oddawaj mnie to. Ja potrzebuję, żebyś przez to spamować wzmocnionego Earthquake'a. Ghost to typ zamieniany. Przypominam, w czwartej genie Rotom ma zawsze ten. Ma zawsze Ghost Electric. Dopiero w nowszych genach ten typ się zamienia. Znaczy, ostatnio jak sprawdzałem, to było chyba, że dopiero od tej. Od piątej wzwyż. Bo kojarzę, używałem ognistych ataków na że używałem ognistych ataków na kosiarę i nie były super efektyw. Mówiłem o typie Fery i zmianach w Leech Life. O typie Fery mówiłem pewnie na zasadzie, że dobrze, że jeszcze nie ma. Bo mówiłem to w kontekście GDW i poligon ataków. A zmiany do statystyk ruchów i tak dalej wprowadzałem przez randomizer.
Ale zmian typów, jeżeli jakieś następowały, to nie powiadałem. Zresztą, no, nie oszukujmy się, było mało zmian typów z tego, co kojarzę. Electivire. Chciałbym wziąć coś, co wyleczy Migrodona. A jednocześnie nie wiem, co Electivire ma, więc o Boże, na pewno ma 63 poziom. Teoretycznie jako Pokémon Special mógłbym mu pewnie wytankować perfeki, aż pytanie atakować. Ale nie wiem, czy czuję się na tyle ambitnie. Dragonasz, okej, okay, nie czuję się na tyle ambitnie. Swoją drogą, ale bym sobie teraz Thundera użył w dobrej pogodzie. Not. Rocktroll, Dragonasz i Rocktroll to nie są jakieś paskudne ataki dla Groudona. Pytanie, co jeszcze ma. Na pewno nie użyje niczego elektrycznego. Pytanie, czy nie będziemy jakiegoś Gasnota czy czegoś ten deseń. Dragonasz, dużo mi zada pewnie gdzieś bliżej połowy. No, nawet nie. Czy mogę prosić o trafienie matchotem? Dziękuję. Czy istnieje się w tym, jak chcę go teraz znajfeszować? Tak, ty przed. Nieironicznie uważam, że krytyk w tym momencie mi bardziej przeszkadza niż pomaga. Bo problem jest tego typu, że ja się teraz. Powiem tak. Gdyby nie krytnął, to mógłbym go dobić, ale jednocześnie Icy Wind mi udupił te plany, więc zostałem udupiony z dwóch stron naraz. Bo on jest szybszy ode mnie chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Może być najstraszniej się będzie. Tylko czemu on używa tego w ogóle Dragonasza zamiast. Czemu on używa Dragonasza zamiast Ice Winda? To mnie zastanawia. Dobry hejt, by the way. Tutaj podczas. Czy Matshot nie ma jakiejś 90 akurasji? Dragonasz jest fizyczny, a Ice Wind jak widać zadaje im pół HP. Przeciwnie się do Dragonasza. A im po prostu mnie kurwo zabi. Okej, nie zabił mnie. Dziewięćdziesiąt pięć procent do kurwy nędzy. Aż tak, a mnie czasem lubi jebać. O, tylko czasem? Ewidentnie częściej niż bym chciał. Przysięgam, jak jeszcze raz nie trafię tym matchotem. Już się bałem. Można im dać na Bright Powder? Nie wiem. Przedmiotów nie mam jak za bardzo sprawdzić, bo nie mam pipa ani sekiela. Jestem tutaj, tak. Antidotum. Wezmę przy okazji, poskrzeszam te Pokémony, które nie do końca żyją. Jeszcze dwóch cenerów.
Boję się zapytać, co z Sentio się stało. Żeby nie było, wiem, że niedługo poznam odpowiedź, ale raczej ta odpowiedź nie będzie zbytnio mnie cieszyć. Kto tam jeszcze potrzebuje Blaziken? To może chcieć. Dobra, jalo. Przed YOLO ma na myśli, że depcuje. Ktoś to kolega Lucian. Największy psycho z elitarnej czwórki, bo czyta książki. Wszyscy wiemy, że czytanie książek jest niewyobrażalne w świecie fantazy. Ma mało sensu. Ma mniej sensów niż on ma Pokemonów pomocy. Kradili. Czy mam coś, co działa dobrze na Kradili? Jakie są w ogóle słabości Kradili? Fighting? Książka już przejmuje się czerwony what? Obawiam się, że jestem zbyt boomerem, żeby załapać. Teraz masz o-o. Właśnie, czy jestem w połowie fighting, więc to przeżyję. Żartowałem. Holy fuck, ten head smash. O, zdecydowanie jest to, czego się spodziewałem. Eroda, Eroxnight, to może być ponad pół HP. Chyba, to będzie finish. Błagam, nie klinczuj mnie, ani nie krytuj. No dobrze. Jak bardzo ONG może ruchać Shinjiego? Odcinek 2137. Przynajmniej Rockslide ma w miarę mało PP, prawda? Prawda? I jest trochę niecelny, więc prędzej czy później na pewno nie trafi, prawda? Aż mi właśnie kopią siada. To jest niesamowite. Jeżeli teraz finczuję, I swear to fucking god. Wow. Po raz pierwszy od pięciu to mogłem zaatakować. Dobra, co dalej? Lampardos. Wcześniej Lampardosa zdjąłem na hita, ale nie wiem, czy to nie dlatego, że... chyba kryt mi wtedy przyszedł. Zobaczymy. 10 do 16. Nie, nie przed kryt. Nieważne. Łatwo. Zostały mi dwa selfie. O Boże, dwa Pokemony. Czy ja chcę próbować? Mam ich spróbować. Mogę! Nie nastawiam się, ale spróbować mogę. Powinienem jakieś mieć. Jak nie mam, to... jestem duchy. Jak w dużym skrócie. Jest Adamarszot.
Mniej więcej tyle, ile chciałem, żeby zadał. Jedyne, co mnie pociesza, to że używa tego Pokémon, który ma w miarę niski special attack. Bo inaczej na słonku by... O Boże, on używa Fuzzy Stana taki HP? Znaczy moje, coś powinienem mieć, tylko przez to, że nie wiem, jakie Pokémony ma tutejsza Cynthia, to nie jestem pewien w tym momencie czego... O mój Boże. Jestem upo. Zapomniałem, że to jeszcze nie ta gena, gdzie Darki zadają neutralne obrażenia tym. Chwilą. Sacred Fire. Sacred Fire ma jeden zasadniczy problem. Jest fizyczny. Z drugiej strony Miss Bola aż tak nie potrzebuje. Sacred Fire jest fizyczny, prawda? Czy mi się już jebie? Agron. Groudon by się tu nadał, gdyby miał jeszcze jeden PP Matshota, a go kurwa nie ma. Pośmiejemy się. Ale czy wiesz o Pokédex? Kojarzę, nie na tyle, żeby chcieć się w to angażować, ale kojarzę. Ale to będą śmieszne obejrzenia. Yep. Błagam, niech on nie dostaje bonus statów. LNG nie ujebnie, dziękuję. Oh boy. Oh boy. A powiem tak, niech spierdala. I tak mnie zabije. Masz Leaf Blade? Nie mam Leaf Blade'ów. Zabije, żebym miał Leaf Blade? Czy to jest Focus Sash? Nie, to nie jest Focus Sash. Zresztą myślałem, że kolega mnie celuje. Niech zgadnę. On użyje Fully Stada jeszcze, prawda? Nie. Yeah. Okej. Okay. Nice. To nice. Dobra. Czas się pośmiać, I guess. Co Cynthia ugotowała. Nie może być aż tak źle, prawda? Prawda? Mam jednego etera. O mój Boże, ja mam tego dużo mniej niż myślałem, że mam. Ups! Okej, mam jedno lepabery. I więcej chyba nie mam. YOLO! Jedę sobie za coś głupiego. Nie przejmujcie się mną. To ten tak zwany motyw w pierdolu?
Pozwień, no wiesz, chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Zwłaszcza, że tutaj jest pozwień łapanie legendarek głównie. A ja Battle Tower nie lubię się bawić. Pod z internetu zrobił genialną wersję. Brzmi jak coś, co można powiedzieć o wszystkim. Dobra. Christine, powiedz mi, co masz w twoim zanadrzu. O kurwa. To nie zaczyna się dobrze, tak wam powiem. To zdecydowanie nie zaczyna się dobrze! Zwłaszcza, że ta głupia szlurwa ma tego... ma speed boosta. Znaczy teoretycznie... czysto teoretycznie, jeżeli nie krytnie i nie ma innych ruchów, to mogę wytankować mu PP, a potem callmindować. Aerial jest chyba nie zajmie i pół. Nope. I wtedy chyba mogę użyć Call Minda. Okej, nieważne, nie mogę. Jestem głupi. Jestem, nie mam de... A nieważne, ja przeżyłem tego. Signal Beam ADG. Przestań pikać. Dziękuję. Tylko teraz robiłem ostatnio, nie, się nie podbiły. Okej, to jest minus. Już się bałem. Teraz dosłownie jedyne, na co liczę, to żeby nie krytnął. Bo jak krytnie, to jestem black. Jej dupie. Ale dajcie mi chociaż raz poużywać Call Mindów. Generalnie chcę atakować Call Mindy na plus 6 i z tym próbować wipować całe party synki. Bo to im podbija special attack i special defense o 1. Więc jeżeli nie będę trafiał na coś, kto mnie fizycznie może zabić na hita, to powinien być w stanie wygrać generalnie. Na ile jestem na plus 4? Chyba na plus 4. Getuje buffy, to prawda. Jest bardzo intensywne getowanie buffów obecnie, obczyniane. Trzeba sobie jakoś dać, kiedy mamy 15 poziomów do tyłu. Dobrze, nie możesz dekadżą. Zależy, jaki mam uset. Bo istnieją w tej grze przecież dekadże. Tak teraz jak speed mi się niekoniecznie przyda. Któreś poprzedniej walce jeden z przeciwników hejt założył, a hejt działa jak tutejsza dekadża. No i wiadomo, jeżeli też mnie, nie wiem, zwillwinduje, czy w inny sposób wyrzuci z walki, to też ten, to też te buffy. Chyba mogę lecieć? Nieważne. Dobrze, teraz, a nie... na dobicie. Nie wiem, czy nie chcę jeszcze tego X-Speeda wrzucić w sumie. Także teraz bym użył ten. On teraz zaatakuje, jeżeli nie krytnie, to ja używam X-Speeda. E,
Po następnym Aerial Ace się wylecza. I mogę próbować się bić. Wydaje mi się, że to będzie optymalne. O ile oczywiście mniej krytnie, ale nie zakładam, że będzie mnie krytować. Nie mów tak. Proszę, nie mów tak. Jest jeszcze druga okropna opcja, że zaraz trafi się jakiś Dark Type. Shackle. Don't fuckle. Do not fuckle. With the Shackle. A, nie, przynajmniej użyłem Psychika. Shackle to dobry ten. Dobry moment na wyleczenie się. Alakazam. No, Alakazam nie powinien być w stanie wyleczyć. Bo Alakazam albo ma słabe fizyczne ataki, albo silne specjalne, gdzie ja mam plus 6 special defa. Okej, okay, to jest fajne. Czuję się trochę memowany, ale to inna sprawa. O Boże, on to przeżył. Kolegowie, on przeżył plus 6. Jaki kurwa dig? To ty kurwa kopiesz, typie? Okej, okay, a tym razem zdech. Ksenty ma tym zrobiony na zasadzie nie używaj swojej taniej strategii. Brakuje jeszcze, żeby jakiś dalek się trafił. No dobrze. No dobrze. Rozumiem. Zrobimy tę walkę tak, jak powinno się robić, a nie będziemy ją celować. Rozumiem. Dugong. Jestem pewien, że różnica 20 poziomów nic nie zrobi. Tada! 22 dokładnie, cicho. O mój Boże, on trafił. Guys, on trafił. I zadał pół HP. Overhit. Overhit jest okej, okay, bo mogę... Znaczy, jeżeli przeżyję jednego hita, to jest okej. Okay. Bo po niej się mogę w miarę sannie wyleczyć. Chyba ten rol mnie tak znowu. A szczerze mówiąc, nie jestem nawet pewien, czy by mi tych pepeków steczyło. Przez to, że parę psychicznych Pokémonów miał. I nie wiem, co jest jeszcze ostatnie. Aczkolwiek... Aczkolwiek najsilniejszym Pokémonem chyba... Popierdolaj mnie. Najsilniejszym Pokémonem chyba jest Azorf mimo wszystko? Wydaje mi się, że nie będzie mieć już nic silniejszego. I co tam ostatnie? Rapidash. Easy. Normalna Cynthia była zdecydowanie gorsza.
Zaraz będę tą fotę słuchał, zdaję sobie sprawę. Au. O mój Boże. A w sumie daj, słonko świeci. Fajnie, zabij mnie po prostu. I guess. Zapomniałem, słońce świeci. Czy ja to jeszcze wygram w ogóle? Powinienem, ale nie jestem w 100% tak pewien. Zróbmy tak może. Flame Tower. Jest słonecznie, więc tam może zaboleć bez pozorów. Nie spodziewałem się kryta, ale niech będzie. Nice! Łatwo. Wygranko! No jeszcze myślałem, że dużo, że będzie z tą ligą. Byłem pewien, że będę musiał dostać w pierdol i pójść pogrindować. Kolejne kabanosy. Jest to tego robisz salami, ej? Wygląda to jakby koń piedział na ciebie ogniem. W porównaniu do skuntanka to jest nic. Skuntank dosłownie sa na ciebie ogniem. No bo tak jak mówiłem, wydaje mi się, że tych, że postgame'ów robić już nie będę. Bo postgame w Platinumach to głównie są te. To są głównie właśnie jakieś łapanie legendarek, kompletowanie deksów, battle towery. Nie oszukujmy się, gdybym chciał kompletować się deks, to musiałbym od początku dużo więcej rzeczy łapać. A tego ewidentnie nie robiłem, jak widać na załączonym. A pa pa pa. I teraz pytanie co dalej? Walkę z barem? Na jebać barego. Pytanie co dalej, bo generalnie chciałem, żeby te poniedziałki były takie randomizerowane, tylko właśnie pytanie, jakie są randomizery? Ciekawe, które mógłbym rozważyć. Czy wy naprawdę chcecie więcej Eldena? Wiecie, to nie jest tak, że ja powiem nie. Zeld bym się bał, bo w niej nie grałem. Kastrowanie więcej. O nie. O nie. Randomizerów granie staram się nie tylko z gier, których w której nie grałem, tak? Bo lubi mimo wszystko chociaż trochę wie jej co robić. Co nie zawsze ma miejsce. Zresztą flashbacki do tego, jak mocno się gubiłem w tej harmonii. Tak pozmieniałem sobie pokoje. A co my tu mamy, jakie gry w ogóle są? To mnie zastanawia. Najlepiej, żeby były to gry, które mam. Bloodborne, którego nie jak zandomizować, bo raczej by wymagało, żeby mieć hakowaną konsolę. Bravely nie. Randomizery do Symphonii, Circle of the Moon, Harmony, Ari Dawn of Sorrow, Portrait of an Order of Ecclesia. Pa 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 pa. Cave Story, którego w końcu nie przeszedłem. Chrono Trigger? Randomizer do konty. Na jakiej zasadzie randomizer do konty? Okej, ewidentnie nie chcę mi powiedzieć, jak działa, bo link wyrzuca nieaktualny. Ta.
Dark Souls Randomize. Come on. Mam resztki szacunku do siebie. Diablo. Nie ma Resurrected. I nie wiem, czy chcę kupować Resurrected specjalnie do tego. Mody do Soulsów. A mi to jest opcja. Nie powiem, że nie jest to opcja. Ale na razie szukam w innych kategoriach. Hollow Knight Randomizer. Oj tak, bo za mało się gubiłem normalnie. Oj tak, tak. Marianne. Randomizer z Mariana wydaje mi się strasznie dziwną propozycją. W sensie z tego klasycznego Mariana. Randomizer z Mega Manów, czemu miałbym sobie to robić? A nie, czyli niedawno robiłem dwójkę randomizowaną. Randomizer dla networków są trochę zabawne, aczkolwiek potrafią udupić gacza. A z Metroidów za mało przychodziłem, chyba żeby randomizować sobie. Bo co ja przychodziłem z Metroidów? Superkę, Zero Mission, Dreda i chyba tyle. Tak, wiem, że Super to najlepsze do randomizowania na świecie i tak dalej, zdaję sobie sprawę. Randomizer zmiera automaty. O, no, proszę nie. Burn 1 randomizer. Mam dość Burn 1 po graniu nienormalnie, nie potrzebuję do tego jeszcze randomizera, okej? O, jak zrobisz randomizer, to będzie lepiej, nie będzie. O tak, randomizer Synthesizing Journey. Mam dziwne wrażenie, że ten... że randomizer ze Saint Journey mógł... Ogólnie ze synteków mógł być bardzo udupiony na zasadzie, że trafi na początku gry na coś, co mnie zablokuje. I trzeba będzie kompletnie... resetować ten. Do Zeldy jest od zajebania z tego co widzę. Przy czym Zeldy też musiałbym przejść jakiś najpierw. Może to jest znak, że powinienem się wziąć za przechodzenie Zeldy jakiś po prostu. A nie za randomizery. A mi to nie jest jakiś absolutnie paskudny pomysł, I guess. Chyba. Może, nie wiem. Bo zawsze mam wrażenie, że z Zeldami, że to są gry, które musiałbym ich więcej ograć niż mam tej pory ograne. I co gorsze, nie dość, że muszę wymyślić coś na poniedziałki, to jeszcze muszę wymyślić coś na... tak. Na soboty. Bo wciąż myślę nad tym, co może być w sobotę. Ot i problem. Synchronicity. Czy to się tak nazywa? Bo wyrzuca mi filmy same jak ten, jak googluję. O, strona po japońsku. O mój święty Boże.
No, to chyba ogarnę sobie później. A speedruny jakieś. Czy naprawdę sądzisz, że ja się nie nadaję do speedrunowania czegokolwiek? Jestem za mało cierpliwy na speedrunowanie rzeczy. Sebik próbował. Czy chcę zaczynać dyskusję na temat, kto jest lepszym graczem? może lepiej nie. Może lepiej nie. Sebik ciągle ma top 10 większość Any% 0, naprawdę? Jesus. Znaczy ja zawsze ze speedrunowaniem mam ten problem, że nie wiem. Nawet jak próbuję robić coś na szybko, to za bardzo mnie korci do jakiegoś odbijania na boczne ścieżki czy coś. Nawet jak te sousy nieszczęsne robiłem, nie wiem czy jeszcze pamiętacie D3, to też za często miałem wrażenie, że robię nieoptymalnie, żeby zrobić się po swojemu, takich mi jest wygodniej. I przez to ja wiem, że mogę w jakimś tam stopniu, powiedzmy, w miarę szybko coś tam przejść, tak, ale tak, żeby jakoś bardziej ambitnie do tego podchodzić, żeby jakieś sensowne wyniki mieć, to nie. I trochę mnie to odpycha zawsze. To znalazłeś? Tak, znalazłem te linki i mówię, będę musiał na tym pogrzebać chwilę później. Bo na pierwszy rzut oka widziałem tylko, że mnie odsyła do japońskich stron. Co ja chciałem, powiedzcie mi. Najlepiej nie wywalić sobie Steama. Więc co mogłem chcieć? Czy to zadziała? Oczywiście, że zadziała. Jestem pewien, że ta Giratina, która siedzi sobie gdzieś tam w tle, jest wciąż bardzo potrzebna. Czy ja mogę tak to zrobić, żeby mi się nie wyspało? Chyba mogę. Tak? Czy nie mogę? Chyba działa, right? Nie, nie działa. Bo mam ten. Mam zakładki i takie bym chciał. Ono momento, bo doksuję samego siebie. Mógłbym przestać się doksować. I tak dobrze, nie, na pasku zakładek niczego niepewnego politycznie. A, pa. Czego by to zacząć? Trzecie geny niższe, lżejsze. Co może być trzecie geny niższe, lżejsze? Jest dużo, że trzecie geny, które może być niższe, lżejsze, tak to bije. Jeszcze niższe, jeszcze lżejsze. Zigzagun. Jest wyższe, lżejsze. Gulbin. A jest za niski, żeby to był gulbin. Waga mniejsza niż 17,5. Jakiś monotype. Trochę tego jest, by podałem. Powiem sobie, kuma. Okej, okay, czyli wagę ma 0,5. Różowy? Tak.
Ej, za 5. Powiedziałem waga? Wzrost ma za 5. Większe niż 10 i mniejsze niż 17, czyli musi być płci. Płci. Płci, płci. Nie zdarzyło mi się jeszcze chyba, żebym nie zabił tego Squidla. Powiem szczerze. Jeżeli ma się te wszystkie dane i się sprawdza według tego, według tego, co już mam podane, to ciężko jest tego nie zrobić, mam wrażenie. Wyższa gena, niższa, cięższa. Co może być? Miał jest cięższy. Co ja mogę wziąć tego galerińskiego? Jest 8 gena, wyższy niż 4, niższy niż 8. Bardzo mocno mi to zawężyło. 8 typy 2 nony, hejt większy 4, 4 hejt mniejszy 0,8, łajt mniejszy niż 7,5, łajt większy niż 4,5. Jak już mówiłem, bardzo mocno mi to zawęziło. I w sumie to niepotrzebnie sprawdzałem akurat po tym typie. Dobra, spróbujmy Wolo. Czyli musi być H. Terem. Bo jeżeli byłby ten sam typ, to byłby Grident, jeżeli nie, to Hatem. Albo Wolo, bo trafiłem. A tylko te trzy były. Mówię, mam wrażenie, że to jest zaskakująco proste, o tak powiem. Czy pokazywałem wam tego? Po bestetach chyba pokazywałem. Gdzie też, jeżeli się stosuje te wszystkie statystyki, to jest w miarę łatwo. Wszystko niższe. Dobra, spróbujmy Charmeleon. Mniej HP niż 58, więcej niż 64 ataku. A tak to wszystko niższe. A. Ile to było? 64? HP mniejszy niż 58. Niech to będzie. Spróbujmy do dołu. Okej, okay, mamy dokładnie special attack podane. Nie, hejt, jedzą. HP większe 35, HP mniejsze 58. Powiem szczerze, że gdybym nie miał możliwości tak szukania, to nie wiem, czy byłbym w stanie coś rozwalić, ale jeżeli mogę sobie wybierać taką listę, to jest naprawdę niespecjalnie trudne, o tak powiem. Tak większe niż 64, a tak mniejsze 85. Def mniejsze 45. Spa 65. PD większe niż 35. PD mniejsze niż 65. Tam tylko gen 1 jest. Jak tylko gen 1. Ok, czyli to jest Monkey albo Riolu. Jak już mówiłem, wielki wybór nam to nie dało. No dobra, to wydaje mi się, że będziemy powoli kończyć. Miałem taką jedną rozkminę odnośnie potencjalnych streamów. Na ile streamy z tych albo z Heroesów, albo jakieś losowe cywilizacje piątki byłyby interesujące? Bo mi ciężko to ocenić jako tako. Są to gry, do których lubię sobie czasami wrócić i po prostu się zastanawiałem na ile by to Dawidu było wiekowy sposób angażujące. Heroesy raczej trójka, bo najwięcej z trójką miałem styczności. Na pewno nie powyżej czwórki.
bo powyżej czwórki ja już kompletnie nie znam tytułów. Ale to mówię, też jest na zasadzie, że jest to w kategoriach, że myślę nad tym, ale nie, że jest to coś, co na pewno machnę. Bo na razie czego jestem pewien, to że w środę będę miał Battle Networki i to się raczej szybko nie zmieni, bo chcę przejść wszystkie od tych, od jedynki do szóstki, więc no chwilę sobie posiedzimy. Może na sobotę wymyślę taki los, a na poniedziałki coś się ogarnie. To na razie jeszcze zobaczę. A ten, na dzisiaj to było wtedy na tyle. Dzięki wam wszystkim za przybycie i trzymajcie się po. Cześć.